Każdy z nas ma marzenia i górnolotne wizje, ale czasami za cholerę nie możemy się zebrać do ich realizacji. Działają wtedy ciemne siły, które nie pozwalają nam zrobić tego, co trzeba. Niektórzy nazywają prokrastynację matką wszystkich demonów i coś w tym jest, bo może znacznie wpłynąć na wszystkie obszary naszego życia i niejednokrotnie oddalić od dobrego samopoczucia. W tym odcinku powiem Ci, skąd się bierze i jak ją pokonać w prosty sposób. Zacznijmy nasze rozważania na temat demona prokrastynacji od źródła jego pochodzenia. Skąd bierze się u nas tendencja do odkładania na później? 4 główne powody, dla których odkładamy w czasie robienie tego, co trzeba, to 1. Zadanie lub czynność są zbyt proste do wykonania. Żebyśmy ruszyli tyłek z miejsca, potrzebujemy ekscytacji, chęci zaangażowania się. Kiedy cel jest zbyt łatwy do zrealizowania, to bardzo często zostawiamy go na później, no bo przecież możemy go zrobić w okamgnieniu. Sęk w tym, że zbyt dużo, zbyt prostych rzeczy może budować kubkę, która będzie z czasem nas spowalniała. 2. Zadanie, które mamy przed sobą, jest zbyt trudne. Kiedy tak jest, to nawet nie zabieramy się za jego realizację, bo z góry zakładamy, że i tak nam się nie uda. 3. Jesteśmy zasypani zbyt dużą ilością zadań do wykonania, co powoduje, że nie wiemy, w co ręce włożyć i zaczynamy tracić zapał. 4. Zadanie zostało dla nas ustalone przez kogoś innego lub nie leży w zakresie naszego naturalnego flow. Kiedy tak się dzieje, to bardzo ciężko jest odnaleźć w sobie motywację do działania i z reguły kończy się to niepowodzeniem. Warto zastanowić się, które z powyższych jest powodem u Ciebie. Może się zdarzyć, że będą to wszystkie po trochę. Spokojnie, teraz przedstawię Ci 4 pytania coachingowe, które pomogą Ci skutecznie uporać się z tym tematem. Pytanie pierwsze odnosi się do kwestii zgodności zadania, które mamy wykonać z naszym naturalnym flow. Kiedy jesteśmy w stanie flow, czyli robimy to, co przychodzi nam łatwo i naturalnie, a do tego sprawia, że się uśmiechamy, to mamy dużo większą efektywność, niekończące się zasoby energii, lepszą kreatywność i wiele, wiele więcej. Dodatkowo, kiedy wchodzimy przez nasze drzwi, to pojawia się efekt synchroniczności w naszym życiu. Nagle, ni stąd, ni z owąd, pojawiają się ludzie, którzy gotowi są nam pomóc. Zdarzenia na linii czasu ustawiają się wręcz idealnie. Cały wszechświat wspiera nas w realizacji celu. To właśnie stąd bierze się cała nasza moc. Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: czy zadanie, które mam do wykonania, jest priorytetem ustalonym przeze mnie, czy przez kogoś innego? Zastanów się, czy robisz to, bo ktoś powiedział, że to będzie dla Ciebie dobre, czy faktycznie to jest coś, co czujesz. Daj sobie pozwolenie na odrzucenie wszystkiego, co nie znajduje się w zakresie Twojego naturalnego flow. Kolejne pytanie odnosi się do przemęczenia spowodowanego zbyt dużą ilością zadań do wykonania. Ktoś kiedyś powiedział, że wielozadaniowość jest wspaniałą cechą. Może i tak, ale gdybym dzisiaj miał postawić na jedno rozwiązanie, które z pewnością pomoże mi do przodu szybciej, to byłoby to laserowe skupienie. Zapamiętaj, że jesteśmy w stanie robić od 1 do 5 rzeczy naraz bez zbyt dużej utraty produktywności. I mówię tutaj o osobach, które odnajdują się w temacie wielozadaniowości. Zadaj sobie pytanie, jakie są 3 rzeczy, które mogę zrobić teraz naprawdę dobrze? Pomyśl w kontekście całego roku. Jakie 3 cele sobie wyznaczysz do zrealizowania przez najbliższe 12 miesięcy? Pomyśl w kontekście każdego dnia. Jakie 3 priorytety do wykonania ustalisz? Im bardziej skupisz się na tych 3 rzeczach, tym szybciej osiągniesz w nich poziom zaawansowany. Ok, lecimy dalej. Kiedy zadanie lub czynność są zbyt proste do wykonania, to nie mobilizujemy się, żeby go zrobić szybko, bo nie ma w tym nic fajnego. Żeby wprowadzić zmiany w życiu, potrzebujemy ekscytacji. Zadaj sobie pytanie, w skali od 1 do 10, jak łatwe jest zadanie, które mam wykonać? Czy ekscytuje mnie podjęcie działania w tym zakresie? Jeżeli robisz coś rutynowo i bez żadnego wysiłku, to rozwiązaniem będzie podniesienie standardów. Podejdź do łatwej czynności jak do wyzwania i zastanów się, w jaki sposób możesz ją ubarwić. Może dzwonienie do klientów stało się dla Ciebie czynnością automatyczną, którą wykonujesz na autopilocie, ale może jest w niej coś, co można byłoby zoptymalizować, coś, co przyniosłoby lepsze efekty. Sprawdź i dodaj koloru temu, co dotychczas było łatwe, żeby nie powiedzieć nudne. I na koniec mamy unikanie rzeczy trudnych. Kiedy coś jest zbyt trudne dla nas, to unikamy tego przede wszystkim dlatego, że z góry zakładamy niepowodzenie i boimy się tego, co stanie się, kiedy poniesiemy porażkę. Zadaj sobie tutaj pytanie w skali od 1 do 10, jak trudne jest to zadanie, jak wielkim jest wyzwaniem dla mnie. Jeżeli ocenisz je na 10 lub bardzo wysoko, to zadaj sobie pytanie pomocnicze. Czy mogę podzielić to zadanie na mniejsze? Nie ma nic złego w tym, że chcemy mieć wielkie, piękne wizje i ogromne, dumnie brzmiące cele. Jednak zanim powiesz głośno, że zarobisz 1 000 000, zastanów się, jak możesz zarobić 10 000, a może 1000. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego małego kroku. Zacznij od drobnego sukcesu, żeby nie sabotować swojego zapału. I pamiętaj, że to małe, regularnie wykonywane kroki każdego dnia prowadzą nas do sukcesu. Reasumując, 4 główne powody, dla których odkładamy w czasie robienie tego, co trzeba, to 1. Zadanie lub czynność są zbyt proste do wykonania. 2. Zadanie, które mamy przed sobą, jest zbyt trudne. 3. Jesteśmy zasypani zbyt dużą ilością zadań do wykonania. I 4. Zadanie zostało ustalone dla nas przez kogoś innego lub nie leży w zakresie naszego naturalnego flow. 4 pytania coachingowe, które pomogą Ci się uporać z tematem skutecznie, to czy zadanie, które mam do wykonania, jest priorytetem ustalonym przeze mnie, czy przez kogoś innego? Tutaj zastanów się, czy znajduje się to w zakresie Twojego naturalnego flow. 2. Jakie są 3 rzeczy, które mogę zrobić teraz naprawdę dobrze? Tutaj stawiamy na laserowe skupienie, zamiast uprawiać wielozadaniowość. 3. W skali od 1 do 10, jak łatwe jest zadanie, które mam wykonać? Czy ekscytuje mnie podjęcie działania w tym zakresie? W tym wypadku pomyśl, w jaki sposób możesz ubarwić i zoptymalizować tę czynność. 4. W skali od 1 do 10, jak trudne jest to zadanie, jak wielkim wyzwaniem jest dla mnie. Jeżeli ocenisz tutaj na 10 lub bardzo wysoko, to zadaj sobie pytanie pomocnicze. Czy mogę je podzielić na mniejsze zadania? Które z wymienionych pytań spodobało Ci się najbardziej? Które najbardziej przyda Ci się w obecnej chwili? Napisz proszę w komentarzu. Jeżeli podobał Ci się ten film, to polub i udostępnij. Zasubskrybuj również mój kanał, żeby otrzymywać więcej wskazówek, sprawdzonych sposobów i inspiracji. Włącz powiadomienia, żeby zawsze od razu wiedzieć, kiedy pojawi się nowy materiał. Dziękuję za oglądanie do końca. Z tej strony Tomek Solecki. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę sukcesów.